To może ja zacznę od takiego pytania, które jest i dla mnie anegdotą, dla pani może nie. Świeżo po wywiadzie pani też prosiła mnie, żebym podesłał linka. Ja zrobiłem małe faux pas, bo nagrałem wywiad, zapytałem, chyba był jakiś problem w komunikacji, nagrałem cały fragment tego sketchu. On się usunął, został usunięty po paru godzinach, no góra pod jednym dniem. Ale dzięki temu mam do pani maila. I po jakimś czasie pani zrobiła już wtedy sama z siebie jedną ciekawą rzecz. Wysłała mi pani tekst nowego sketchu. Przez pomyłkę. Teraz pani pamiętaj. Ja... I tak, i chyba mam do którego spalła, można do wszystkich maile. Myślała pani, że jestem jeden z kolegów z grupy, a dostałem do samego. Co moje pytanie? Czy ten sketch pani nie. Nie, ja go przeczytałem i usunąłem. A nie pamiętam. Nie pamiętam dokładnie, bo to pierwszy raz. Wiem, że mnie rozbawił, co moje pytanie. Czy ten sketch, pani nie, czy pani pamięta ten sketch dokładnie? Czy on by. Nie wie pani. Ale jedno pytanie, czy myśmy się skomunikowali i czy ja rozpaczałam i prosiłam pana, że pan nikomu nie mówił? Tak. No to dobrze, to pamiętam, tylko nie pamiętam jaki sketch. Właśnie był mój. Nie wiem, czy to nie był cały scenariusz do Gdy powiesz tak. No. Pan jest uczciwy, bo już zapomniał nawet, co według to mnie to nie był jeden sketch, tylko to była bardzo duża rzecz. No długi, wszystko bardzo zapomniał. No to tak, to scenariusz prawdopodobnie do całego programu. No, ale pamiętam, byłam przerażona, mówię, Jezus, ja zrobiłam. Ale tak zawsze wpisuję kam, czy tam... No, wiecie, pan, nikt przed premierą nie zna tego tekstu, więc jest, ma pani prostu, że nie wykorzystałem. Mam pewność. To teraz moje pytanie. Jak właśnie wyglądają pierwsze konsultacje, jeżeli ktoś z Państwa napisze nowy tekst, że Pani wysyła na przykład coś nowego do swoich kolegów i oni czytają, to jak to wygląda? No to różnie, i to jest tyle metod, albo, no chociaż najczęściej mailem, bo teraz właściwie ta droga komunikacji jest taka świetna i szybka, no to mailem sobie wysyłamy, załóżmy tam, nie wiem, Kamol coś napisze, wysyła, a mam taki sketch, robimy. I tyle. No i czytamy i nikt nawet nie dyskutuje. Nikt nie mówi, że jest słaby, bo my już wiemy, że sketch może się wydawać w czytaniu słaby, ale na scenie może się okazać po prostu rewelacyjny i my już temu nie ufamy, naszemu pierwszemu wrażeniu. A poza tym czasami jest tak, że sketch nawet może być słaby, to i tak wiemy, że można zrobić z niego cacko. Czasami się czuje, nie? Podskórnie, tak. Że to jest świetna rzecz. To wszystko jest kwestia tego, czy jest w nim potencjał, czy nie. Ale to się czuje, jak się czyta. Także tu bardzo chyba potrafimy coś takiego odczuć, czytając nowy sketch. Wyłapać. Czy ma potencjał, czy nie? Czy jest... Co? Wyłapać. No. Wyłapać. Tak, to jest to słowo. Rzeczywiście, bo to jest często tak, że co autor miał na myśli, tekst nie przekazuje tej intencji. To piszemy w drugim mailu. W 100% dopiero gdzieś tam to wychodzi już w trakcie próbowania. Najpierw piszemy, wysyłamy sketch, a później w drugim mailu następnym piszemy, co autor miał na myśli. Mamy to na przykład w tym programie także, mamy taki sketch Raskolnikow. To jest sketch, który już się potwornie od premiery zmienił i on cały czas kuleje. To znaczy kuleje w tym sensie, że jeszcze się tam próbujemy rozglądać. On się układa. On jest dość specyficzny. Tam teksty nie muszą być. Bo jest dziki. To jest tak, to jest sketch dziki, to jest taki dzikus totalny, że nie to. Półimprowizowany. Chodzi o to tak, że nie musimy tam mówić dokładnie tak, jak jest napisane. W związku z tym to też jest trudność, bo czasami trzeba powiedzieć dokładnie, jak jest napisane, a czasami trochę zmyślić. I ten sketch dojrzewa, ale wiemy, że jak on będzie już taki dojrzały, to będzie po prostu super rzecz. I my wiemy, że on będzie świetny. Mhm. Tutaj już wiemy, ale. Już się nie możemy doczekać tego momentu. Tak, ale po. Nie wiem, czy to w wałcu dzisiaj będzie, ale po napisaniu sketchu nie zawsze wiemy. Ja czasami. No ja dzisiaj nie wiem, o co chodzi w puencie na przykład. Tego sketchu? Tak. Ale wiesz co, bo no on. Nie wiem. Nie, bo tam jest kontramugo, ale ona nie wychodzi śmiesznie i wiemy, że już na przykład w tym sketchu trzeba będzie wymyślić puentę. Się pocą coś tam. Dobra. Chyba nie ważne. Myślę, że widzowie teraz słuchając tych wypowiedzi będą czekać głównie na ten. Na Raskolnikow. Nie zdążą zobaczyć tego, usłyszeć tego wywiadu, bo to będzie po wszystkim. Ha, ha, ha. Macie ale za swoje. Którzy będą widzieć ten sketch po wałczu, bo wiem, że państwo macie taki mały maraton w Szczecinie za jakiś czas. Tak. Będzie też tam taki fragment, który będą państwo dla dzieci. Nawet nie cały spektakl. Program pod tytułem Bez wąsów. Właśnie. Co do moje pytanie. Boże, być może Walt Disney albo jakiś inny twórca takich specyficznych rzeczy dla dzieci powiedział, że najtrudniejszą publicznością są dzieci. I powiem tak, że to był program Bez wąsów, przed premierą którego myśmy najbardziej się bali.
Naprawdę to największy stres związany był z tym programem i dopiero po pierwszym pokazie zeszło z nas całe napięcie i takie podenerwowanie, bo kiedy się okazało, że jest fajny, że dzieciakom się podoba, że jest bardzo dobrze odebrany. Dzieciom, a ja powiedziałem? Dzieciakom. Dzieciakom podtrzymuję i po prostu poczuliśmy taką potworną ulgę, ale to ja powiedziałem. Ale ja nie do ciebie mówię, mówię do kamery. Aha. I poczuliśmy naprawdę wielką, potworną ulgę. To było naprawdę, bo wiemy, że jest to trudne, tym bardziej, że my na co dzień nie zajmujemy się tym. I to było dla nas absolutnie nowe doświadczenie. Dzieci są specyficzne, ponieważ po pierwsze dzieci nie znamy, jeżeli chodzi o widzów, a poza tym dzieci nie odczuwają czegoś takiego jak dyplomacja. Dorosły człowiek, jeżeli jest jakiś sketch i jest niezabawny, to człowiek będzie bił brawo, prawda? Tak, kurtuazyjnie. Tak, my wtedy będziemy mieć odczucie, że jest okej, a dzieci nie. Dzieci nie znają słowa kurtuazji. Tak, nie poszło, nie fajne, to nie, to nie reagują, po prostu się nie śmieją, koniec. Szczere to było. To jest niesamowite. Śmieją, znaczy jest wszystko. To jest po prostu super. Dostajemy wtedy nagrodę. Dzieci nie znają słowa kurtuazja tak samo, jak nie znają słowa heksachlorocykloheksan na przykład. O, to taki żart, nie, żeby tak było wesoło. Ja mam drugi zawód chemik, więc mnie tym bardziej śmieszy. Dobrze, to teraz pytanie, bo nie wiem, czy jest prawda, ale takie oglądając z filmów, którym może nie cała czwórka państwa, bo to jest przed filmem, o którym mówię, to jest Baś o ludziach 100, 2003 rok. Autorem tego filmu jest Sikora. Właśnie. W którym państwo mieli przyjemność przez jakiś czas współpracować. Cały czas współpracujemy, bo część tekstów, które nam... Do tego wróci. Dobra. A moje pytanie polega na tym, czy mam wrażenie, że ten film to jest nie tyle odpowiedzią na humor angielski, tylko że po prostu jakby... Ja bym to ubrał tak, że to jest taka sama kategoria i jakość humoru jak filmu The Pythona. Na polskim rynku. Absurdalne. No, mamy nadzieję, że tak jest, chociaż wiem, że Bładek próbował i cały czas myśli o tym, żeby jednak stworzyć taką nową jakość, swoją. I myślę, że ten film się, jednak Władek tutaj na nim odcisnął swoje piętno, swoje takie wyraźne, władkowo-sikorowe piętno. Aczkolwiek, no. Proszę. Ale nawiązuje oczywiście do tej twórczości Monty Pythona bardzo. Ja myślę, że gdyby Władek usłyszał, że jest ten film porównywany do Monty Pythona, byłoby mu naprawdę bardzo miło. Bo właściwie Monty Python, przynajmniej według mnie, to jest absolutna górna półka, nie wiem, czy nie najwyższa półka, jeżeli chodzi o humor, poczucie. Ale pamiętajmy, że Sikora jest zarozumiały i on jest bardzo pewny siebie. I on, wiesz, on słyszy, jest tak zarozumiały jak chudy. On słyszy, że jest porównywany do Pythona i on sobie pomyśli, a co to, ja gorszy? Właśnie nie, jestem lepszy od Pythona, tak? Możliwe, że tak myśli. No nie, ale to jest, bo to u Władka, bo to jest ciekawa rzecz, bo to nie jest tak, że on naprawdę tak myśli, tylko Władek... Buduje swoje ego. To jest jedna rzecz, ale u niego jest coś takiego jak palma kontrolowana. Tak. On uważa, że artysta powinien mieć w sobie dużo megalomanii, ale pod kontrolą. Bo wiadomo, że megalomania może zniszczyć artystę, jeżeli ona przekroczy świadomość, pewne świadome ramy. A u Sikora wszystko jest na uwięzi. On tam wszystko nad tym wszystkim panuje i jemu megalomania bardzo pomaga. On uważa, że jest potrzebna artyście. Kończąc o Władku monolog, Władka podziwiamy bardzo. Bardzo. Tak, to jest niesamowita postać. I potrafi ruszać uszami. Mhm. To wiem, że jeden z jakby taki cykl sketchu kabaretowego, czyli program był napisany przez pana. Tak, tak. Syfy malaria. Syfy malaria. Nie byliśmy z tym programem tutaj w Wałczu, a było ciekawe. Było to ciekawe wydarzenie. Z tego względu, że to jest jeden z programów, który państwo mówicie, że mieliście problemy i nie chcecie go chyba wydawać na DVD. Nie możemy go wydawać. My nie możemy go wydawać, ponieważ on się nie nadaje kompletnie do telewizji. Nie, nie. No tak, bo program polega na tym, że coś się psuje, coś się nie udaje i teraz... Jeżeli to będzie pokazane w szerokim planie, nie będzie zwrócona uwaga na ten szczegół, to będzie niezauważone. A jak się z kolei ten szczegół pokaże, to znaczy, że już nie przypadek, tylko... Tak, będzie zdrada. Prawdę mówiąc, to nie my mieliśmy problem z tym programem, tylko niektórzy widzowie mieli problem z tym. Bo zdarzało się, że niektórzy widzowie nie... Bo to jest program katastrofa, który nam się sypie. To wszystko oczywiście było zaplanowane, wyreżyserowane. Natomiast niektórzy ludzie... Wybuchająca kolumna, Tak. Niektórzy ludzie odbierali to w skali 1:1, czyli jakby nie łapali tego dystansu i tylko łapali to faktycznie, że ojej, kabaretowi hrabi nie poszło. Sam słyszałem taką wypowiedź, jak taka starsza pani po naszym występie w Warszawie powiedziała: kurczę, no widziałam ich w telewizji, to tak w taki fajnie, nie wiem, a dzisiaj jakoś takim nie poszło, nie? To ryzykowne by to było. Ale bardzo fajne doświadczenie. Był program bardzo, bardzo dziki, ale to był program, pamiętam moment, jak Sikora mówił o nim po raz pierwszy, to było bardzo, bardzo dawno, jeszcze za czasów kabaretu potem, za czasów, kiedy jeszcze bajki nie powstały.
Właśnie Kora o nim wspominał, że o wybuchającej kolumnie mówił właśnie wtedy, czyli to był 91 rok. A program nasz ten powstał w 2008. Siódmym było kobieta i mężczyzna. Mhm. A ten najnowszy, bo chciał dodać, ten dzisiejszy? Nie, dobrze. Ten dzisiejszy. Jeszcze jeżeli mogę, tylko dodam, że ten program Sophie Malaria też wydamy go jednak na płycie. A właśnie. Nie ma realizacji telewizyjnej, ale... Ale powiem... Bo ciekawostką jest tego rodzaju, że chcemy tutaj zrobić wydawnictwo bootlegowe, które nie będzie ogólnodostępne. Dlaczego? Dlatego, że jako, że to jest program Katastrofa, to i cały montaż i całe wydawnictwo też nie będzie... Nie ma o czym gadać. Jak powstawał proces twórczy, jak wyglądał? Prosto, bardzo prosto. Myśmy od dawna wiedzieli, że zrobimy program klasyczny. Bardzo takiej klasycznej formie, piosenka, zapowiedź, sketch i że z tej klasyki zrobimy sobie również żart. Że będą postaci klasyczne, że będą właśnie takie klasyczne formy sceniczne, będzie klasyczny konferencjer, gesty konferencjerskie, że zrobimy kabaret. Zawsze wiedzieliśmy. I też to będzie program, którym nie będzie jakiejś nici wiodącej. Zazwyczaj mieliśmy albo jakiś temat, albo jakąś myśl, która jakby wszystko scalała. Natomiast tutaj właściwie tą jedyną myślą, która scala ten cały program, to jest właśnie to, że klasyka w kabarecie. I to jest właściwie ten. Natomiast jest to program absolutnie składankowy, w którym są skecze, zapowiedzi. Natomiast jedno z drugim niekoniecznie ma coś wspólnego. Tak nam się marzyło, żeby zrobić program, który będzie nieskomplikowany. I taki program oddech taki. Tak, bo mieliśmy bardzo skomplikowane programy do tej pory. Program Gdy powiesz tak, z bandem, z zespołem, w ogóle weselny. Rozbuchany, straszny. 12 osób zaangażowanych w ten program. Tak, sporo nas. Program Co jest śmieszne również był programem eksperymentalnym dotyczącym sceny. I postanowiliśmy po tych dwóch programach zrobić coś bardzo właśnie takiego, co nam da taki oddech i przyjemność, taką pierwotną przyjemność z grania w kabarecie. I zrobiliśmy sobie ten program klasyczny, czyli sketch o lekarzach, egzamin na studiach, zboczeniec. Sztandarowe tematy. Tak, mnóstwo różnych takich... Czasami, żeby zrobić kolejny skok, trzeba się cofnąć, żeby wziąć rozpęd. No i właśnie my bierzemy ten rozpęd, czyli trochę musimy się cofnąć. Powiem tak. Ja słucham pana, to przypomina mi się wywiad... Jezu, mam nadzieję, że ktoś fajnie... Jeden muzyków, który po prostu nagrał świetne płyty i później wraca do korzeni, nagrywa coś w starym stylu, ale jakaś... Bo to jest potrzebne. Świeże. Bo to jest potrzebne, bo czasami, bo nie można cały czas pędzić, trzeba czasami... Czyli to był pomysł. Kto pierwszy padł na to, że zrobił coś takiego? Ja. Ale to sobie przyznałem tutaj żadna rewelacja, no po prostu... Wynika jakby z pewnej polityki. No bo faktycznie, żeby gdzieś kolejne eksperymenty powielać i tak dalej, to jest być może trudno, a poza tym ten program, którym gramy teraz, Gdy powiesz tak, on faktycznie jest batalistyczny i bardzo mocno angażujący nas i jeszcze wielu, wielu innych ludzi, więc dla nas nam taki oddech też myślę, że był potrzebny, taki właśnie, takie cofnięcie. Zawsze staramy się, żeby program, każdy następny program był inny od poprzedniego, a skoro ten był taki właśnie rozbuchany, to ten jest ten nowy, ten klasyczny jest bardzo inny i o to chodzi. Dla nas to jest ogromna odmiana, dla nas jest to bardzo ważne. A po programie Gdy powiesz tak, to naprawdę będzie inny. A przez to inność interesujące też, nie? A poza tym myśleliśmy przede wszystkim, żeby był lekki i żeby właśnie z tej klasyki trochę sobie zrobić żart, bo oczywiście nie traktujemy tej klasyki w ten sposób, jak można ją rozumieć, że na serio tego konferencjera przedstawiamy, czy traktujemy piosenkę. Tylko dzieje się tak jak zwykle, jak u hrabi mamy swój styl i ten styl cały czas propagujemy i w tym programie również jest obecny, ale program jest taki powiedzmy bardziej luźny, ale dla nas nam się go świetnie gra. Świetnie nam się go gra. To jest dla nas taki oddech, to jest, tak jak mówię, taki powrót do kabaretu. Chociaż jesteśmy kabaretem i już każdy nasz program jest kabaretowy, to mam takie poczucie, że wow, to jest po prostu jak... Właściwie tylko nasz pierwszy program pod tytułem Demo, był podobny do tego, bo tam też po prostu niezwiązane ze sobą skecze. To jest najfajniejsze jest to, że bardzo szybko, jak to my mówimy, ten program udało nam się postawić. Także on jest jakby, no może nie jeszcze w pełnej mocy bojowej, ale jest bardzo bliski tej pełnej mocy bojowej. Dojrzewa, bo my tak pracujemy, że najpierw robimy premierę, a program później dojrzewa, zmienia się i nabiera kolorów, rumieńców po paru, powiedzmy, tygodniach, miesiącach. A ten zdaje się, że szybciej. No, a teraz mamy już takie już duże jabłko, ono jeszcze nie jest czerwone, ale ono już jest takie już duże. A potem wyjdzie ze środka glizda. Wyjdzie robak. W warstwie muzycznej. Jest warstwa. Jest warstwa muzyczna. Zajęte! I czym się różni od poprzedniego?
Wszystkim. No. Tam mamy, tam w ogóle w programie, gdy powiesz tak, tym poprzednim weselnym, było, dla mnie była nowa rzecz, bo pisząc piosenki, pierwszy raz podczas występowania w Kolejcie Hrabi musiałem pisać jakby nie na fortepian, tylko na zespół, już z myślą. I te piosenki z programu, gdy powiesz tak, ciężko jest, a właściwie nie da się w większości z nich zagrać z samym pianinkiem, że gdzieś tam sobie chcemy zaśpiewać. Nie da się, to są utwory na cały zespół. A tutaj jest też bardzo klasycznie, czyli fortepianik, klasyczne brzmienie, klasyczne głosy, zwrotka, refren. Wszystko. No, znaczy tą klasykę trochę zbija fakt, że stosujemy, gramy na paru instrumentach perkusyjnych. To jest właśnie pewne nowatorstwo, ale oczywiście robimy to w sposób może bardziej spontaniczny niż zawodowy. Trochę jak, ale to dodaje kolory. Jako inscenizację. Tak, tak, tak. Mi to przypomina trochę takie dziecięce podejście, ale bo tak. Każdy ma, ja marzyłam o tym, żeby zagrać na werblu, żeby tam tą, co to się nazywa? To? Hi-hat, żeby hi-hat naciskać. Że strasznie marzyłam o tym i to jest taki właśnie program, w którym trochę spełniamy nasze marzenia, że postawiliśmy parę instrumentów i na nich gramy. Ja czuję dziką satysfakcję. Tak naprawdę ta satysfakcja jest dzika, jak się obserwuje, to naprawdę szczególnie absolutnie z dziką satysfakcją grzechotką macham, tak, że no, zgadzam się z tobą. No, to jest naprawdę to, dziką satysfakcją. Czujemy się wtedy bezkarni, bo nie ma to znaczenia, że zagramy nierówno. Przecież to nie ma znaczenia. Mhm. My nie jesteśmy perkusistami, nie jesteśmy muzykami w ogóle żadnymi. Nie jesteśmy muzykami, więc... Widownia od nas odbiera te emocje i generalnie, jak ktoś z nas nawet kiepsko zagra, nie ma do nas pretensji, no, bo widzi, że my się tym bawimy. Jest w tym zamysł, a jak my się tym bawimy, to oni też się tym bawią i to jest fajne. Ale przeważnie nie grają kiepsko, może. I tutaj trzeba przyznać, że Lopez jest miły. Tak, ale to szczery. To ciekawe, że wchodzę zdanie, bo na Państwa stronie jest Pani wypowiedź, że kolega ma ulgę u widzów, bo on jest... Najpierw był pianistą, potem został włączony do sketchu i z tego względu niby go publiczność łagodniej traktuje na tej oczywiście, tak. To jest prawda, czy to po prostu jest taka prawda. Złośliwość? Nie, to jest bardzo, to są fakty, to nie jest żadna złośliwość. To jest po prostu stwierdzenie faktów, że Lopez ma zawsze taryfę ulgową u widzów, jest postrzegany, no przecież muzyk, który gra, który jest aktorem w tym momencie, czyli on nie musi być rewelacyjny, a właśnie się okazuje, że wychodzi Lopez i gra świetnie. No to tym bardziej i to jest zaskoczenie, i to jest imponujące. Pianista wychodzi i tak gra, ja pierniczę, jakie zaskoczenie. Lopez ma w sobie taką... Teraz wy macie plusik. Towarzystwo Wzajemnej Adoracji Kadzidełko. Państwo muszą być świadkami tego, że się tutaj podlizujemy sobie, ale nie podlizujemy się przede wszystkim, bo mówimy prawdę, że Lopez ma w sobie naturalność i... I to jest stan jego aktu. Właśnie, to jest jego... I pan też ma plusik. Ja widziałem dwa wasze państwa programy i wiem, że świetnie pasujecie do tych ról, które sobie sami wybieracie, albo po prostu kolega, albo pani sugeruje, albo pan sugeruje, że pan może w tej, albo pani w tej zagrać. Ale jeszcze, myślę, że tajemnica jeszcze tkwi w tym, że my w ogóle się ze sobą dobrze czujemy. My się kumplujemy, my się przyjaźnimy, my jesteśmy trochę rodziną. I myślę, że to wszystko procentuje. Gdyby to nie grało, to nie grałoby na scenie. No tak. I u nas po prostu jest tak fajnie. Po prostu my się ze sobą fajnie czujemy. Gdybyśmy się nie lubili prywatnie, gdybyśmy na przykład byli pokłóceni, to podejrzewam, że ludzie wyczuwali. Nie byłoby takich fajnych emocji, które się... Ale z tym programem klasycznym to mielibyśmy z każdym, mielibyśmy straszne problemy. Tak. Bo wiesz, byłaby walka ambicji, aspiracji każdego z nas, wiesz, złośliwości. Nie, to by było beznadziejnie. I także, to widownia by na pewno odczuła. Także on. Także teraz tak zapytam, czy jest jakaś forma albo jakieś marzenie, może film, może scenariusz, może spektakl teatralny, coś czego, albo jakiś rejon niepoznany, nieodkryty, który Państwo masz gdzieś tam w tyle głowy. No to był, to był dziecięcy i to było naprawdę dla nas bardzo duże dokonanie. Ja mam marzenie, myślę, że Aśka też pewnie ma takie marzenie. Marzy mi się, że zmontuje filmy, które nakręciliśmy w ostatnie wakacje. A ja nawet nie marzę, bo ja po prostu ja wiem, że je zmontuję. Ja, Aśka to nie wie, a ja po prostu znając siebie marzę. To jest twórczość kabaretowa czy prawa? Kabaretowa. My robimy różne takie produkcje, mini produkcje filmowe, małe, krótkie filmiki, 2-3 minutowe. Kanał na YouTube? Mamy. Jest na razie dość skromny, bo jak widać zajmujemy się głównie kabaretem i tak to filmowanie mamy bardzo dużo. No ja mam 17 filmików skręconych, także jak je zmontuję, wrzucę na kanale. To właśnie, musimy powrzucać nawet starsze. No oczywiście, mamy swoją wytwórnię, która nazywa się w Hrlabi.
Wrchlabi. To jest taka miejscowość w ogóle w tym, w Czechach, która tak się nazywa. Wrchlabi. W Czechach jest w ogóle fajnie, że cztery spółgłoski mogą występować obok siebie i im się udaje to przeczytać. I trochę brzmi jak hrabi. Mm. Od wrchlabi do hrabi jest bardzo blisko. No to taka twórczość. A spektakle, filmy? Mnie się wydaje, że narazilibyśmy się na... Tak sobie spekuluję. No, to my też tak spekulujemy, ale myślę... Jakoś nie mamy. Mieliśmy nawet propozycję, żeby zagrać w jakimś filmie, w którym mieliśmy też brać... Ale to jest tak, to był jakiś to by człowiek, nie było nasze. Człowiek, który był reżyserem i on w jakiś sposób miał swoją własną wizję. Podejrzewam, że ona mogłaby się różnić od naszej i nam by trudno było się pogodzić i widzieć, że na przykład, że coś jest nie tak, że robi to inaczej niż my sobie to wyobrażamy i my musimy się na to zgodzić, no to musielibyśmy mieć chyba od początku do końca wpływ na wszystko. Wtedy... To by nie było nasze, my byśmy nie mogli wziąć w czymś udziału, co nie jest nasze, albo przynajmniej bliskie naszej duchowości. I... Znaczy, musiał być też ktoś, do kogo mamy absolutne zaufanie, no bo jednak braliśmy udział w dużych produkcjach Władka Sikory. Poniedzielski, no. Wiadomo, ale chociaż wzięliśmy z nimi udział w jednej produkcji i wycięli nas, nie? Także to była też taka sytuacja. No, była taka sytuacja. Taka była taka przykra sytuacja. Ja pytam też o to, bo na Państwa stronie jest taka długa wypowiedź. Pani koautorstwo, że pani nie na siłę pchać się do telewizji. Ale tak, oczywiście, ale po co? Boże, żeby ludzie to oceniali? Nie lepiej robić to, co się robi najlepiej? Znaczy, powiem szczerze, ja nie tak nie podlizuję, ale się kłócię z pojętym w ogóle z przesłaniem tej pani wypowiedzi, że artysta jest po to, żeby nie spalić się w ciągu swoich 5 minut, tylko przez 30 lat to pani zaskakuje pani. Oczywiście. By się z widzami w kontakcie. Tak, oczywiście 30. Ale można przecież i więcej się zdarzyć. Pod warunkiem, że będziemy mówili wyraźnie. Tak, że będą wszystkie zęby. I... No, bo to przecież, ja myślę, że będąc bardzo, bardzo już w podeszłym wieku, ciężko będzie nam rozśmieszać. A będą syntezatory wtedy mowy. Będziemy mogli robić szczękami takie dialogi. To będzie ciekawy czas. Ja jestem ciekawa, co... Ale ja nie mogę powiedzieć, że już nie mogę się doczekać, kiedy to będzie. Ja też nie. No, ale generalnie, jeżeli ten czas przyjdzie, przyjmiemy to z godnością i na pewno jednej rzeczy będziemy starali się uniknąć, żeby tą godność gubić na scenie. Jeżeli stwierdzimy, że już ten występ będzie u ludziach bardziej budził takie uczucia... U ludzi. W ludziach. A dobrze, jak będzie bardziej... U ludziach, a może być w ludziach. W ludziach będzie bardziej budził takie uczucia pewnej empatii, jakiegoś takiej litości. I to w tym momencie nie chcielibyśmy do takiego momentu dojść, dożyć. To już na sam koniec takie pytanie sportowe. Jak idzie drużynie, którą pan jest kapitanem, członkiem? Dobrze. Jak pozostali mieć członkami ja jestem prezesem. Coś dawno nie słyszeliśmy. Nie, bo jest przerwa zimowa. Listopada już. Ale mamy inną rzecz, o której możemy powiedzieć. Zaraz powiemy. Tak. Drużyna funkcjonuje, wprawdzie mamy przejściowe kłopoty ze składem, ale wszystko idzie dobrze. Z drugiej ligi na pewno nie spadniemy w tym roku. Tyle powiem, ale taka nowinka, że organizujemy pierwsze Mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym artystów kabaretowych i tutaj teraz cała para idzie na razie organizacyjnie. Kamol gra, Bajer gra, Aśka Aśka jest twarzą imprezy, że tak powiem. Dobrze. Mhm. I naprawdę bardzo dużo kabareciarzy się zgłosiło do tego i będą fajne zawody. Właściwie jeśli chodzi o świat kabaretowy, to właściwie cała czołówka kabaretowa. 26-28 sierpnia w Zielona Góra zapraszamy na rozgrywki. Na rozgrywki tenisowe. Tak, mogę wymienić parę. To jest tak, Zenon Laskowik, Marcin Daniec, oni wbrew pozorom świetnie grają w tenis. Tak. Tomasz Jachimek. Z kabaretu Parę Normalni, Michał Paszczyk, kabaret KSM prawie w całości. Tomek Majer. Tak, z kabaretu Koń Polski, Leszek Malinowski. Małgorzata z kabaretu Wigrosza. Także jest naprawdę, pewnie nie wszystkich wymieniłem, ale... Chciałam powiedzieć tak. Nie liczy się w tym momencie, nie liczą się sympatie, antypatie, liczy się sport. I się tym kierowaliśmy i właśnie sport łączy. Liczy się zwycięstwo. I sport łączy. I rzeczywiście zobaczcie. I pot na korcie. I rzeczywiście nas wszystkich połączy sport. Tak, połączy. To nie znaczy, że jesteśmy rozłączeni, ale wiadomo, że tam każdy sobie tam coś robi i różnie może być.
Każdy gra jak może. Ja się cieszę dlatego, że znam przynajmniej jedną osobę, która ze względu na ten turniej zaczęła w ogóle grać, a cztery osoby znam, które bardzo zintensyfikowały treningi, żeby w ogóle się przygotować do turnieju. Cieszę się, bo jest ruch w życiu. Cieszymy się też, bo dzięki tej imprezie się lepiej poznamy. Ale pan myśli o grupę, czy o środowisku komentowym? Nie wiem, spanikowałem, powiedziałem tak. To jest wyprysk z mózgu. Tak. Coś ci wyprysło z mózgu, Balkamol. Czasami tak wypryska. Taki żarcik słaby na koniec. Bajer, bo miałeś rękę. Bajer chciał spuentować to wszystko. Także o. Już raz mówiliśmy, wiesz? Tak? No, ale nie szkodzi. Coś nie.